Żołnierze ratownicy GOPR-u i WOPR-u oraz funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uczestniczyli w ćwiczeniach ratowniczych w Górzycy Górnej. W szkoleniu wzięło udział około 100 osób. Na Kamykach w Górzycy Górnej odbyło się szkolenie służb mundurowych i ratowniczych, podczas którego ćwiczono przebieg akcji ratowniczej z wykorzystaniem technik ratownictwa wysokościowego. Ćwiczenie organizował 22 Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka. Jest zjazd na Tyrolce, na pewno jest przejście na linach, na pewno jest spinaczka wysokogórska, jak również wszystkie ćwiczenia związane z wodą, ponieważ przywieziono łódź motorową, a więc to wszystko, co wiąże się z ratowaniem ludzi z wody, a więc te aspekty również dzisiaj żołnierze robią i w tych dziedzinach się szkolą na górzyckich Kamykach. Głównym i najbardziej widowiskowym punktten ćwiczeń był desant żołnierzy z wojskowego śmigłowca do pobliskiego zbiornika wodnego. Ćwiczenia przeprowadzono po to, by w razie nagłego zagrożenia lub klęski żywiołowej można było sprawnie przeprowadzić akcje ratunkowe z trudno dostępnych miejsc, jakimi są na przykład kotliny górskie czy jeziora. Przede wszystkim poprawę wyszkolenia żołnierzy i służb mundurowych na wypadek stanów kryzysowych podobnych do sytuacji z 1997 roku, kiedy była powódź w Kotlinie Kłodzkiej, i wtedy takie techniki linowe jak najbardziej były przydatne i można było je wykorzystać do ratowania ludzi oraz mienia. Dobrze się bawimy ćwicząc, bo też niezależnie od tego, ile lat się pracuje na wysokościach, no to każde takie ćwiczenia jednak rozwijają i można się nauczyć czegoś nowego, zweryfikować po prostu swoją wiedzę. Ponieważ tego typu szkolenie odbywało się w Górzycy już po raz czwarty, organizatorzy mają nadzieję, że żołnierze i ratownicy przyjadą tutaj również za rok. Tym bardziej, że ukształtowanie terenu sprzyja organizowaniu szkoleń z ratownictwa wysokościowego.